Raz ja uciekłem z psychiatryka, bo nadmiar świrów męczył mnie. Ja od tych świrów miałem bzika, leków nie brałem, wierzcie nie. Kto brał te leki zapisane, po kilku dniach uderzał w piach. Leki dla świrów przechlapane, świrami zdrowi są, że ach. Na rogu wpadłem na Indiańca, co na toruńskiej tkwił jak głąb. I wziął Indianiec mnie do tańca, nawet nie wziąłem nic na ząb. Indianiec z żurem chlali bełty, więc dołączyłem do nich ja. Grałem z urokiem farmaceuty i karmę kota żarłem tam. To jest historia ta od Janka, co z psychiatryka kiedyś zwiał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał. To jest historia ta od Janka. Ta karma kota całkiem dobra, dobra do bełta jest w sam raz. Się młody żuras do niej dobrał i żartem karmę cały czas. Mówi, to prawie jest jak kaczka, albo jak karpik, czy tam kot. I z tej radości by się zaczkał, potem go złapał siódmy pot. Gdy go lekarze zapytali, czym on się zatruł dzielny żur, to nic o bełtach nie gadali, tylko o karmie żar jej wór. Potem zjechała szara wydra, myślę do chlania da nam coś. A ona była tak bez zybla i po tygodniu miałem dość. To jest historia ta od Janka, co z psychiatryka kiedyś zwiał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał. Jajka z kurnika wybierała, aż nasz gospodarz wkurzył się. Później z kurami wciąż gadała, zaczęła gdakać, gdzie ty, gdzie? Kuna się w kurę zamieniła i chciała jajka znosić nam. Wziąłem, pognałem ją mogiła, a ona mi zrobiła kram. Do psychiatryka zadzwoniła, że tu się Janek kryje z bieg. Sfora lekarzy nas nakryła, załóż mu kaftan, jeden rzekł. Zwiałem przez okno, mówię znikam, Indianin zdrowy przecież jest. Patrzę na drodze sfora dzika, z drugiej psychuszka jeden pies. To jest historia ta od Janka, co z psychiatryka kiedyś zwiał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał. Więc się na dziku usadziłem, mówię mu bracie, wieź mnie, wieź. Dzik mówi, dychę daj, osiłek lub do psychuszki, no i cześć. Mówię mu dziku, dam u celu, jeszcze minuta złapią mnie. Dzik mówi, trudno przyjacielu, nie masz kasiory, nie to nie. W siódmym się pocie obudziłem, obok Indianin tipi las. Biorą do kotła mnie na siłę, wyżerka będzie w sam raz. Lepiej mi było w psychiatryku, teraz Indianie żerzą mnie, bo ci normalni. Więc odstawicie mnie do bzików, ja z normalnymi nie chcę, nie. Więc odstawicie mnie do bzików, ja z normalnymi nie chcę, nie. To jest historia ta od Janka, co z psychiatryka kiedyś zwiał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał. To jest historia ta od Janka, co z psychiatryka kiedyś zwiał. I pyta się każdego ranka, czy dobrze zrobił, czy tak chciał.